Kleo, znajdujemy się w studiu dubbingowym. Opowiedz, co tutaj robisz? Dzisiaj po raz pierwszy udzieliłam głosu postaci z kreskówki. Jest to Estelar. Jest to niesamowita gwiazda muzyki. No, czy się z nią tak super utożsamiam? Może nie do końca. Natomiast było mi bardzo miło wziąć udział w tym projekcie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia związane z tym? Bo to jest twój debiut dubbingowy. W czymś takim jeszcze nie brałaś udziału, więc co to jest nowego dla ciebie? Faktycznie, nigdy nie brałam w czymś takim udziału wcześniej, natomiast zawsze o tym marzyłam i była to dla mnie niesamowita przygoda i przyznam szczerze, że łatwe i trudne zadanie. Ja sprawdzam się akurat w podkładaniu głosów, bo lubię też modulować, naśladować jakieś tam zwierzątka czy jakieś inne postaci. Nie, opowiedz o swojej bohaterce, bo już tutaj wspomniałaś, że nie do końca się z nią utożsamiasz, ale podkładasz głos jednak pod gwiazdę muzyki, więc jakieś takie punkty spójne są. Faktycznie, tylko Estelar jest moim zdaniem, tak w porównaniu do mojej osoby, no zbyt, tak, czy zbyt. Ona nawet nie jest tak wyniosła, ale jest bardzo pewna siebie, a ja chyba tak na co dzień nie jestem aż tak pewna siebie, jestem bardziej chyba pogodna, empatyczna, a ona jest jednak, no ona zna swoją wartość jednak. Ale chciałabyś kontynuować przygodę z dubbingiem, jednak wkręciłaś się w to? Bardzo mocno się wkręciłam. Przyznam, że poczułam się jak ryba w wodzie i marzy mi się nawet jakaś taka postać związana z jakimś zwierzątkiem. Zawsze marzyłam, żeby to było jakieś zwierzątko wesołe. Właśnie, jeżeli sprawdziłaś się w dubbingu, no to czy nie myślałaś o tym, żeby sprawdzić się też na przykład w filmie fabularnym albo serialu? Bo nie wierzę, że nigdy takich propozycji nie dostawałaś. Na pewno coś musiało być. Faktycznie pojawiały się, ja jestem permanentnie na razie zajęta koncertowaniem i nagrywaniem w studiu i bardzo mocno w świecie muzycznym. Natomiast też jakimś moim małym marzeniem było zawsze zagrać jakąś rolę. Przyznam szczerze, że mam spore doświadczenie z różnych planów teledysków, więc mam z tym styczność i wydaje mi się, że osoba taka jak ja, czyli tworząca muzykę i taka empatyczna, również potrafi przekazać różne emocje, więc myślę, że bym sobie spokojnie z tym poradziła. No właśnie, bo już nawet tak jak wspomniałaś, patrząc na twoje teledyski, to one są bardzo filmowe. Ty musisz tam grać, przede wszystkim sprawdzać się też jako aktorka, więc myślę, że w filmie też nie miałabyś z tym żadnych problemów. Myślę, że tak. Myślę, że jestem w stanie odtworzyć jakieś różne emocje, przekazać widzom, więc czemu nie? Może kiedyś.